Hej, jestem Stosław i w dzisiejszym odcinku wreszcie wam odpowiem na jedno z najczęstszych pytań, które dostaję, odkąd zostałem pacjentem medycznej, czyli co powiedzieć lekarzowi, żeby uzyskać receptę? Już teraz wam powiem, że jest tak naprawdę tylko jedna skuteczna i najlepsza odpowiedź. W tym filmie wam ją zdradzę, plus dam kilka tipów, które wam w tym pomogą. Zaczynamy! <śmulikacje> Na wstępie chciałbym krótko podsumować najważniejsze fakty o medycznej, żebyście w pełni wiedzieli o czym rozmawiamy, bo nadal krąży sporo mitów i nieprawdziwych informacji, nawet wśród osób zorientowanych w temacie. Medyczna została zalegalizowana w 2017 roku. Zbiegło się to w czasie z rosnącą popularnością olejków czy suszy CBD. Przez to wiele osób zaczęło myśleć, że to właśnie one są tą legalną, medyczną trawką. Lata lecą, a ja cały czas spotykam się z sytuacjami, że zaskakuje ludzi, mówiąc, że medyczna bardzo często zawiera wysokie poziomy THC, i że często dokładnie są to te same odmiany, które mogą oni znać z pozyskiwania z nielegalnego źródła. Co jest więc tutaj najważniejsze? Legalność. Z jej kupowaniem, posiadaniem, używaniem nie wiążą się żadne konsekwencje prawne. Jest to coś, co zmienia praktycznie wszystko. Osoby, które wcześniej korzystały z nielegalnego źródła, aby poprawić swoje zdrowie i komfort życia, ale przy tym ryzykowały, że mogą trafić do więzienia, wreszcie mogą poczuć ulgę i żyć bez strachu. Wcześniej kończyło się to sprawami w sądzie i koniecznością żmudnego udowadniania, że konopie były stosowane w celach medycznych. Oprócz tego dla mnie i dla innych pacjentów kluczową sprawą jest jakość i bezpieczeństwo. Medyczna kupowana w aptece jest pewna. Wiemy, jaki jest poziom THC, jaka jest odmiana, wiemy, że nie ma tam żadnych zanieczyszczeń. No, jeśli kupimy ją kolejny raz, dostaniemy dokładnie. Ten sam wystandaryzowany lek. Z każdym rokiem liczba i różnorodność zarejestrowanych preparatów cały czas wzrasta. Obecnie mamy w Polsce dostępne odmiany w formie suszu, które zawierają od 8 do 22% THC. Pamiętajmy, że medyczna dostępna jest wyłącznie na receptę. Taką receptę może wystawić każdy lekarz i wiem, że coraz więcej lekarzy, nawet na NFZ, decyduje się to robić. Nadal jednak często są do niej uprzedzeni, brakuje im wiedzy, doświadczenia i z tego powodu obawiają się prowadzić terapię. I sam tego doświadczyłem i to w prywatnym centrum medycznym. Choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, i mimo że moja lekarka mówiła, że wie, że medyczna może mi pomóc, to nie ma doświadczenia w tym temacie i nie wprowadzi mi jej do terapii. Z takimi problemami zmaga się wiele osób w Polsce, z tego powodu zaczęły powstawać w Polsce specjalne centra medyczne, w których lekarze specjalizują się w tym temacie i pacjent może otrzymać dostosowaną do siebie terapię bez problemów, z jakimi trzeba się mierzyć, korzystając czy to z prywatnej, czy publicznej służby zdrowia. Obecnie takich miejsc jest ponad 30. Różnią się one bardzo od siebie i oczywiście przed rozpoczęciem leczenia warto zrobić research i wybrać takie, które Wam odpowiadają najbardziej. W końcu chodzi o bardzo ważną rzecz, jaką jest Wasze zdrowie. Ja mogę Wam w pełni polecić miejsce, w którym sam zdecydowałem się na leczenie. Jest to ogólnopolskie centrum medyczne online Medicante i ze wszystkich miejsc im ufam najbardziej i mocno wierzę, że są najlepsi w Polsce. Bardzo doceniam ich nastawienie na maksymalną dostępność dla pacjentów. Bardzo się cieszę, że wreszcie mamy w Polsce miejsce, które oferuje liczne grono wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie jest tam ponad 15 lekarzy i lekarek to znacznie więcej niż w innych miejscach, i dzięki temu masz pewność szybkich terminów, i co bardzo ważne, konsultacje są w najniższych cenach. Zanim pojawiło się Medicante za konsultację z lekarzem, trzeba było płacić w innych miejscach tak 200-300 zł. To był taki standard na rynku. I Medicante wreszcie sprawiło, że terapia medyczną stała się dostępna dla każdego, bo u nich pierwsza wizyta jest za 69 zł, a każda kolejna za 99 zł. Bardzo się też cieszę, że odkąd zaczęliśmy współpracować, dostaję od Was tylko pozytywne wiadomości w tym zakresie. Oceniacie ich dokładnie tak samo jak ja i gdybym nie wierzył, że są najlepsi w Polsce i z czystym sumieniem mogę ich Wam polecać, nigdy nie zdecydowałbym się na tą współpracę. A muszę wam przyznać, że takich propozycji z innych miejsc dostawałem sporo i nadal dostaję i jedna z ostatnich jest idealnym przykładem patologii. Nie będę oczywiście wymieniał nazwy, żeby ich nie promować, ale wiecie, jestem mocno zorientowany w temacie, więc po wejściu na ich stronę od razu mogłem wyczuć, że to projekt stworzony przez oszustów, nastawiony tylko na szybki zysk. Bo jak inaczej można nazwać ludzi, którzy kłamią na swojej stronie dosłownie o wszystkim. Mamy tam wizytę za 110 zł, więc to jest drożej niż w Medikante, ale wciąż bardzo korzystnie. No i na tym tak naprawdę dobre informacje się kończą. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy. To, że niby mają 50 tysięcy zadowolonych pacjentów. Dla mnie to była od razu czerwona flaga, bo wiem, że takich pacjentów w całej Polsce jest kilkanaście tysięcy, a oni niby mają już 50 tysięcy. Dalej zapewnienie, że są najlepsi w Polsce, i tak dalej. No, oszustwo na całego. No, ale przynajmniej w mailu zwrotnym byli szczerzy i przyznali, że mają setki pacjentów. I tutaj nie ma co się rozwodzić nad nimi. Mówię to tylko, aby zbudzić waszą czujność. Jeśli ktoś kłamie w tak hamski sposób, to naprawdę strach pomyśleć, co może robić z danymi wrażliwymi, a takimi są dane dotyczące zdrowia, jakie mu są wysyłane przez ludzi. Kompletnie nie mam zaufania do takich miejsc i takich osób. Jeśli na stronie nie ma listy lekarzy, zdjęć osób, które stoją za danym miejscem, jeśli są informacje z kosmosu, to od razu powinna wam się zapalić tak. Także Czerwona Lampka. Takich projektów widziałem już całkiem sporo, i moim zdaniem to jest coś, co może sprowadzić tylko problemy i utrudnić życie pacjentom medycznej w Polsce. Już teraz pojawiają się artykuły w mediach czy wypowiedzi polityków na temat stron w necie do kupowania recept i jako świadomi i zorientowani mam nadzieję, że nie będziecie korzystać z takich miejsc oraz pomożecie w promocji tych legitnych i robiących dobrą robotę. Więc jak już wybierzecie najlepsze miejsce dla siebie, to co w takim razie powinniście powiedzieć lekarzowi, żeby dostać receptę? No i tak naprawdę na to jest tylko jedna poprawna odpowiedź: mów zawsze prawdę. Lekarz jest po to, żeby Ci pomóc. Znając Twoje problemy, objawy, będzie najlepiej w stanie ocenić, czy medyczna jest dla Ciebie, jaka odmiana może Ci najbardziej pomóc i jakie dawkowanie może okazać się najbardziej skuteczne. Warto też tutaj pamiętać, że nie ma oficjalnej listy schorzeń, na które można przepisywać medyczną. Tak naprawdę może ją otrzymać każdy, jeśli lekarz uzna, że w jego przypadku będzie pomocna. Doświadczony i otwarty lekarz wie, że medyczna nie jest tylko dla śmiertelnie chorych. Wierzę, że może być ona pomocna w wielu innych problemach zdrowotnych i znacznie poprawiać komfort życia chorego. Na stronie Medicante możecie znaleźć listę chorób ze wszystkimi informacjami, jak w danych jednostkach chorobowych pomaga. Warto więc sprawdzić tam, czy w przypadku Waszych problemów medycznych może być pomocna. No, i oczywiście pamiętaj, że jeśli lekarz uzna, że to nie dla ciebie, to nie robi tego ze złej woli, ale z myśli o twoim zdrowiu. Są bowiem osoby, u których są przeciwwskazania do używania medycznej, i jeśli cierpisz na schizofrenię, masz zaburzenia osobowości, stany psychotyczne, myśli samobójcze, to najpewniej medyczna nie jest dla ciebie. Oczywiście, każdy przypadek jest inny i to w każdej sytuacji lekarz decyduje. Warto też tutaj pamiętać o wieku. Medycznej mogą używać osoby pełnoletnie, ale ze względu na rozwój mózgu, dobrze jest, jeśli włączy się terapię po 24-26 roku życia. Jeśli planujesz ciążę, jesteś w ciąży lub w okresie karmienia, to jest to też przeciwwskazanie do używania medycznej. No ale co z diagnozą? I oczywiście czasem jest tak, że macie już diagnozę. Tak było w moim przypadku. Leczyłem się wcześniej na reumatoidalne zapalenie stawów, miałem dokumenty na to, więc załączyłem je podczas rejestracji. Darzy się też jednak, że zmagacie się z czymś, a nigdy wcześniej nie byliście diagnozowani. I w takiej sytuacji, siłą rzeczy, oczywiście nie macie żadnych dokumentów. Ważne jest wtedy, żeby przed wizytą usiąść sobie na spokojnie. Przemyśleć, jakie objawy Was niepokoją, co się dzieje, kiedy to występuje i też jak długo się z tym zmagacie. Możecie sobie to nawet zapisać, te najważniejsze rzeczy, żeby podczas rozmowy mieć większą pewność, że przekazaliście wszystko co najbardziej istotne. I błagam jeszcze raz, nie ściemniajcie, no bo po prostu czasem możecie sobie tylko zaszkodzić i mam tutaj przykład mojej dobrej znajomej, która bez problemu dostała by medyczną na dolegliwości, z którymi się zmaga. Obawiała się jednak, że jej przypadłość jest zbyt lekka, że potrzebuje czegoś mocniejszego, więc myśliła sobie dodatkowe problemy i w tym takie, które dyskwalifikują z terapii. Odkręcenie kłamstwa w takiej sytuacji jest zawsze trudne. Mówcie szczerze, jak jest. I najpewniej, nie, na, na, naprawdę, naprawdę, naprawdę nie trzeba ściemniać. Znam też przypadki osób, które na forach internetowych wymieniają się informacjami, co powiedzieć lekarzowi. No i czasem zdarza się, że ktoś bezmyślnie kopiuje wypowiedzi innych i podaje to jako swoją przypadłość. Takie coś kompletnie nie ma sensu. I jeśli zmagacie się z bólami, bezsennością, no to nie mówcie lekarzowi, że macie reumatoidalne zapalenie stawów, bo obejrzeliście filmesta i wiecie, że on stosuje medyczną na to. Mówcie jak jest. Dla lekarza tutaj najważniejsze są fakty. Chcę ustalić, w jakim miejscu jesteście, jaki jest wasz stan zdrowia, kondycja, co może wam najbardziej pomóc. Jeśli macie już doświadczenie z konopiami, to też o tym powiedzcie nie musicie się obawiać. Lekarza nie interesuje skąd je wcześniej pozyskiwaliście. Dla niego bardzo ważne będzie to, jak one na was działały, w czym wam pomagały. Będzie wiedział też, że nie trzeba wszystkiego tłumaczyć od początku bądźcie z nim szczerzy. Przed samą wizytą przygotujcie sobie dowód tożsamości, który należy na początku okazać. Miejcie też kartkę, długopis na notatki. Wizyta jest online, więc możecie ją odbyć z dowolnego miejsca i całość trwa do 30 minut, więc to bardzo dużo czasu, żeby przekazać lekarzowi wszystkie istotne informacje. Też zadać pytania, jeśli oczywiście ma się jakieś wątpliwości. I bądźcie konkretni, opierajcie się na faktach, nie traktujcie go jak ziomeczka, ale jak profesjonalistę którym przecież jest i jest bardzo otwarty, żeby was wysłuchać i maksymalnie dobrze pomóc w terapii medyczną. Jeśli nie macie przeciwwskazań, to już po takiej pierwszej wizycie otrzymujecie receptę do zrealizowania oraz informacje na temat sposobu dawkowania i wszystkie wytyczne dotyczące terapii. Potem dobrze jest, żebyście obserwowali siebie, zapisywali dawkowanie, spostrzeżenia. No i wszystko, co na Was działa, bo to jest bardzo istotne podczas terapii i bardzo pomoże przy kolejnej wizycie z lekarzem. Jeśli oczywiście w międzyczasie pojawią Wam się jakieś pytania, to zawsze możecie skontaktować się z Medikantę. Mają bardzo dobrą obsługę pacjenta, Ula, Mateusz, Bartek. Mają olbrzymią wiedzę w tym temacie i pracują poniedziałek, sobota, 10, 20, więc zawsze chętnie na wszystko Wam odpowiedzą. Polecam też oczywiście bardzo mocno obejrzeć mam temat, w którym gościłem Bartka z Medikantę. Moim zdaniem nie ma lepszego kompendium z informacjami na temat terapii medyczną. I też pamiętajcie, że w terapii medyczną najważniejsza jest poprawa waszego zdrowia i komfortu życia. Odkąd zostałem pacjentem, odczułem bardzo dużą zmianę, wynikającą też z faktu, że wszystko wreszcie jest legalne: że mogę, jak człowiek, kupować swój lek z legalnego źródła, że nie obawiam się zatrzymania i wiem, że jest dobre jakościowo. I bezpieczny. Jeśli więc macie jakieś problemy zdrowotne, najlepiej po prostu skonsultujcie to ze specjalistami, którzy dobrze znają się na temacie, są przyjaźni, otwarci i skorzy do pomocy. Życzę dużo zdrówka i dziękuję, że oglądaliście do końca. Najlepszego!